Witam w kolejnym filmie z Magic the Gathering Arena, i jest to kolejny film z serii Talię Jednej Mechaniki, tym razem talia niebiesko-czerwona, czyli IZ, i doszedłem do wniosku, i chyba słusznie, że IZ to będzie Jump Start. Jump start, czyli karta, która jest Sorcery bądź instantem, gdy znajduje się na cmentarzu, możemy ją rzucić po raz drugi, jeżeli wywalimy z ręki jakąś inną. Kartę. No i tutaj miałem problem, jak do tego podejść. Troszkę zastanawiałem się, no jak to ugryźć, no bo sama ta mechanika jump start, no nie jest to coś, co wygrywa grę. A chodzi też o to, żeby jak najwięcej tych kart było w talii. I to jest chyba moje trzecie podejście w ogóle do nagrania tego filmu. Pierwsze było z Drake'ami, drugie było już faktyczne, gdy zacząłem nagrywać stwierdziłem, że stworki, które się pojawią w talii to będą czarodzieje, czyli karty typu Wizard natomiast po rozegraniu jednej czy tam, no kilku gier generalnie nie nagrana została nie nagrany został ten film, bo akurat był coś tam z serwerami robili, w każdym razie potem sobie rozegrałem, popróbowałem parę gier i stwierdziłem, że jednak chyba powrócę do Drake'ów no bo generalnie, skoro są to karty Jump Start, no to Chcemy, żeby one były na cmentarzu, no a właśnie drejki z tego korzystają. Jest to talia, która zdecydowanie nie jest optymalna. Żeby taka była, należałoby ją troszeczkę tutaj zmienić i ustawić ją pod kartę, ArcLight Phoenix, czyli tą, która działa w ten sposób, jeżeli ktoś jeszcze tego nie wie, że ten Phoenix wychodzi. Na początku walki, jeżeli rzuciliśmy trzy instanty albo sorcery, co bardzo, łatwo, co bardzo łatwo zrobić, tak naprawdę, gdyby tą talię podkręcić. No, ale tak, cóż tutaj mamy? Wrócę jeszcze no do jump startu. Niebieskie, tak. Okej, okay, prawie wszystkie karty jump start są wykorzystane. Wszystkie, które są w grze, z tego co widzę. Tak, not Tak, czyli tak. O co chodzi? Po pierwsze, mamy 12 stworków, dobrze pamiętam. Tak, 12 stworków. 4 razy Goblin elektromancer, który obniża koszt naszych czarów. Niepewnie, jak wyjdzie, to zaraz dostanie jakiegoś remowala, bo po prostu działa na karty tego typu, jak Magnes. No, przeciwnicy wiedzą, że no, nie chcą tego, żebyśmy mieli na stole, ponieważ właśnie spodziewają się Feniksów, no, czego w tej talii nie będzie. Dalej, jeżeli chodzi o stworki no, Enigma Drake i Crackling Drake są coraz więksi. Im więcej mamy Instantów i Sorcery w Graveyardzie, do tego jeszcze Drake dobiera nam kartę. Powiedzmy, że to są tak pośrednio karty związane z jumpstartem. Podobnie pośrednio są tutaj jeszcze dwa, dwa sorcery, to znaczy po dwie sztuki. Charter Course, czyli dobieramy dwie karty, jedną, diskardujemy chyba że zaatakowaliśmy w tej turze i taka i taka opcja jest dobra no, jeżeli discardujemy to możemy wywalić właśnie coś z jumpstartem. startem z feniksami co się sprawdza bo możemy dobrać feniksa wrzucić go na graveyard i on nam prędzej czy później wyjdzie oraz tormenting voice to działa tak jakby od drugiej strony to znaczy najpierw discardujemy a potem dobieramy dwie karty podobnie może być właśnie też użyte z feniksem no tutaj feniksa nie ma bo on by się no, nie wiem, może i nie sprawdził, może by się sprawdził, może nie, ponieważ są tu takie karty, które normalnie się w tej talii nie pojawiają i jest to przykładowo Maximum Velocity. Max, czemu maksimum? Maximize Velocity. Tak jak Maximize Altitude, ale Maximize Altitude nie ma w tej talii, ponieważ dwie trzecie naszych stworków latają, a, a chociaż może skoro mamy goblina. Ok, zróbmy tak, będzie jedna więcej, o. MAXIMIZE ALTITUDE i MAXIMIZE VELOCITY. Jedno sprawia, że stworek jest 1 plus 1 i lata, to jest tak na goblino Electro a drugie sprawia, że nasz stworek jest 1 plus 1 i ma haste do końca tury. Obie są oczywiście jumpstart. Start Charter mówiłem. Radical Idea Standard, dobieramy jedną kartę, no i Jumpstart, Tormenting Voice mówiłem, Goblin Electromancer mówiłem, Quasi-Duplicate, tworzymy token, który jest kopią stworka, którego kontrolujemy, możemy zrobić sobie drugiego goblina, albo co lepsze na przykład Crackling Drake'a, który będzie dość duży. Risk Factor, zawsze no powiedzmy win-win, czyli albo dobierzemy 4 karty, albo zadamy 4 damage'a, zawsze coś. Beacon Bolt, tutaj może być słabe, bo ta karta zależy od tego, ile mamy Sorcery instantów na cmentarzu. Im więcej ich mamy, tym więcej zadaje damage'a stworkowi przeciwnika. Enigma Drake, standard, latacz, jego siła zależy od instantów i sorcery na cmentarzu. Sonic Assault tego się nie, nie wiem nie widziałem chyba nigdy tego w grze a może z raz. Tapujemy stworka i zadajemy dwa demedza kontrolerowi. No jest, bo, bo tak, żeby. Użyć jak najwięcej Jump jumpstartu. Chemistry Insight, e, dobieramy dwie karty. Gravity Punch, e, to może być całkiem fajne. Przeciwnik się może tego nie spodziewać, że mamy tak. E, czy głupią, może nie tyle głupią, co niespotykaną kartę, e, nietypową, ponieważ możemy mieć na przykład dużego Drake'a e, i on e, Gravity Punch zadaje damage graczowi. E, równy sile danego stworka. To nawet nie musi być nasz stworek. Powiedzmy, że przeciwnik rzuca nam coś dużego na stół, nie wiem, galtę na przykład, możemy to użyć i galta walnie za 12 e, naszemu przeciwnikowi. To tak przykładowo. E, crackling Drake mówiłem i ile ja tu mam lądu? 22 czy 24? 22 lądy. Steam Vents, Sulfur Falls, bo mam, więc używam. E, poza tym talia budżetowa, tak jak mówię, nieoptymalna, ale spróbujmy nią zagrać. E, Mass jump start play. E, nie robię rank znowu, bo e, no, bo nie jest to talia, którą raczej wygram. Aha, no był nowy patch, pewnie każdy już się zdążył zorientować, co w nim się znalazło. Mianowicie cała masa mm, upiększaczy za a, gemy, czyli tak naprawdę za e, prawdziwe pieniążki. Chyba tylko tyły kart, czy tam nie wiem, koszulki, czy jak to nazwać. Mm, są za bodajże 10 tysięcy złota. Można sobie kupić e, każdą w kolorze y, many, czyli zieloną, niebieską, czarną, czerwoną i białą. To jest chyba pakiet wtedy nawet za 10 tysięcy złota. Chociaż wolałbym za to kupić sobie 10 paczek z kartami. E, no chyba, że miałbym, nie wiem, odłożone i po prostu miałbym wszystkie karty, to pewnie dla takich ludzi to jest. No dobra, nie mam co zagrać. Więc chyba robię ligana. Jeszcze gorzej. E, dobra, ale już zostawię. Trudno. E, najwyżej dostanę bęcki, poza tym e, każda, co tam było jeszcze, każda gildia e, ma e, swój zestaw i gdyby ktoś był zajarany, ło kupię sobie bo tam jest, nie wiem, kajat, tak z, z tego co pamiętam, na przykład tam orzow. Mhm. Szkoda, że nie mam niebieskiej mony. Co to jest? Enchantment. I, e, dobra, to ja się mogę od razu poddać, <laughs> ale w ogóle. Okej, okay, dziękuję bardzo. E, nie wiem, czy przeczytaliście, ale ta karta sprawiała, że przeciwnik nie może e, zagrywać kart z cmentarza. No więc to było e, idealna kontra na moją talię. <laughs> perfekcyjnie. Perfekcyjnie po prostu. Czyli Jump Start e, no, nie zadziała. Ja nie mam tutaj absolutnie żadnej karty, która. E, no może nie kontra. No mógłbym grać dalej, ale miałem też do dupy z maną, więc. E, nie ma co tego przedłużać. No ale wracając do tego, co tam się pojawiło, jeszcze takie tam jakieś, takie pseudo animowane karty. Mm, ale generalnie, żeby to zadziałało, z tego co rozumiem, w opisie trzeba daną kartę mieć. O, no, Landy lepiej, proszę bardzo, wszystkie kolory. To można zagrać, zdecydowanie lepsza ręka. O, i jest to. No powiedziałbym, że... No, jakby... Aha, tylko, że... nie. O, Surveil, dobra. O, nie no, idealnie. Teraz jest idealnie. Mm, no nie, nie ma co płacić. E, z tym, że jego talia pewnie jest po to, żeby wygrywać, a moja jest po to, żeby się pobawić. Więc e, zaraz dostaniemy. A nie, myślałem, że będzie Sot Rager. E, wow. Mm. Bo, no dobra, co jedyne co mogę zagrać, to będzie goblin. W następnej turze mogę zagrać Chemister's Insight, Risk Factor, eee, Notion Rain, proszę. No właśnie, to jest właśnie problem tej karty. Eee, w tej talii ona jest bardzo słaba, bo, no co, nadal nic nie, nic nie mogę z tym zrobić. Mm, Okej. Okay. Teraz tak, zastanówmy się, Chemisters Insight czy Risk Factor? Chemistrz Insight jest pewny. Wolałbym mieć wreszcie jakieś karty, które mogę użyć. Albo Drake, ale Drake jest taki co? No, jest. Yy. No dobra, użyję tego. Mhm. No i oczywiście nie atakuje. Niewiele to z. z zmieniło. No dobra, musi być w następnej turze chyba Krakling Drake albo zobaczymy, może zwykły Drake, czy tam Enigma Drake i coś jeszcze. Nie, coś co jeszcze mogę zrobić. No jakbym dostał Maximize Velocity, mógłbym to użyć na Drake'u, to walnąłby za 3, Wow. Okej. Okay. Hmm. No dobra, no to niech będzie Krakling Drake. Ok, jest drugi goblin, w następnej turze hmm, może pójść goblin i co? Beacon Bolt? Nie, hm. Ciekawe, ciekawe. Yy, dobra, zróbmy, zróbmy to. Chyba, że zablokuje. Nigate. O ty, łobuzie. Nie no, idealna ręka i coś takiego mi robić. Co za świnia? I to już po ptakach ci, ci zaatakują, to No ale jeszcze jest właśnie to dobre że z chemistry. Uh -huh. A wyrzucaj co chcesz w sumie, to mi tam Crackling Drake'a wyrzuci, nie? Czy nie? Ja bym. No Beacon Bolt bez sensu, przecież ja to mogę zagrać jeszcze raz. W tym momencie Beacon Bolt będzie za aż dwa. I nie blokuje. Hmm. Mm hmm. Krakling Drake czy Enigma Drake? Mogę rzucić wówczas. Chyba tak. Chyba jednak Enigma Drake mimo wszystko. I mogę rzucić jeszcze. E... Pecan Bolt za dwa albo quasi-duplicate. Nie, to w późniejszej turze. Hmm. Weźmy Radical Idea może najpierw. Zobaczmy, co się stanie. Lond. Hmm. Beacon Bolt za 3, z tym, że on będzie za... No tak, za 3. Hmm. Może Risk Factor? Beacon Bolt byłby lepszy na... Hmm. Kogo by tu walnąć? To. On... Hmm. Hmm. Bo jednak tak to zrobię. Cricher, czyli to. I wyrzucimy risk factor. Okej. Okay. I tyle. Niestety ma tego, więc mój beacon bolt jest taki trochę, powiedziałbym, mm -hmm, disinformation campaign. Eee, może to? Szkoda, że nie miałem żadnego czaru. I fantazm. Raczej nie zaatakuje. Hmm. Tego bym się musiał tak czy inaczej pozbyć, więc równie dobrze mogę walnąć. Chociaż nie, najpierw rzucimy Drake'a. Okej, okay, maximize altitude. No dobra. Eee, pozbędziemy się tego. Mm, discard to. Okay. i hmm. i to raz, dwa, trzy za osiem coś wejdzie. Wow. nawet za wszystko weszło. Tylko że on teraz mnie nie załatwi? Ja jestem w stanie jedną rzecz zablokować. No może. Chyba, że mi zabije tego. To ma uh -huh. w ten sposób. I ten będzie miał pięć. Yy... No dobra, może go wywalić. C to mi nie robi? Bez sensu. Musimy mieć coś, żeby ich zablokować. Nie ma jak, tych dwóch. Znaczy eee, tego też w sumie, bo mogę sobie rzucić Maximum Altitude, mogę rzucić Chemister's Insight. Eee, I... No, Saren Stoitex, eee, No dobra. Mhm. Mm mhm. Mm eee. Y mhm, mhm. Mm Co wyrzucić? i Równie dobrze mogę zagrać z faktur. No musi mi dać karty właśnie. Jeszcze coś nie. No i nie ma czym zablokować. Okej. Okay. Tym razem jump start lepszy niż surveil. 1500? Aha, bo tam były aż tyle. No, no może tyle było. Dobra, bo właśnie, może tak przy okazji jeszcze pokażę, o co mi chodziło, no, szybciutko. E, czyli tak, pakiety gildyjne to jest to, co mówiłem. E, za 10 tysięcy to są za 2000 gemów. Londy, to znaczy trzeba mieć tą kartę zrobioną, żeby to w ogóle dostać. Yy, jeszcze może pokażę. O, czyli to nie jest tak, że sobie wydamy te 3000, nie wiem, kupimy i mamy pff, na przykład, nie wiem, Kaje, tesje yy, i te karty Godless Shine i tak dalej. Nie, możemy wtedy po prostu. A to co to jest? Aha, to jest tył. Yy, no. Koszulka na kartę, czyli to będziemy widzieć zamiast standardowego logo Magic'owego. Czyli tak, najpierw trzeba tą kartę mieć i wtedy jak ją rzucimy, chyba tak to rozumiem, będziemy widzieli taką właśnie panią. Sleeves, czyli właśnie to. O, też można sobie takie kupić ze znaczkiem gildyjnym. O, to każdy już na pewno sobie przejrzał. No i awatary dwa nowe. Kładli i Ungrad. No, wolałbym wydać 3000 naprawdę na trzy paczki niż ten. No ale yy... gdzie tu są awatary profil? Awatar, change awatar. No, to są te, co były, nie? Nic nowego. A nie, tu coś jest. O, a to nie, jest ciekawe. O co chodzi? Co trzeba zrobić, żeby takiego zdobyć? To przykład o. Aha, kupić dobra, bo to trzeba kupić ten pakiet gildyjny, czyli można mieć kaje. Każdy jest ten Izet, Ragdos, Grul, Dimir. No tak, tylko że cena taka. No jak ktoś nie ma kart, no to chyba lepiej karty kupić, nie? No dobra, ale wracamy do gry. Idziemy dalej. Pierwsza walka, idealna kontra, druga walka, spodziewałem się, że przegram, ale jednak udało się. E, mimo nieczystych zagrań przeciwnika, mm, no dobra, mam dwa kolory, mam Radical Idea, więc coś mogę dobrać. Reszta jest tak średnio. E, normalnie w takiej talii pod Drake'y, znaczy nie wiem, ja tak sobie myślę, że o, coś jakby Mirror. Eee, może zobaczymy właśnie jak to powinno wyglądać. A nie, to jest Grixis. Hmm, czyli też wywalanie kart generalnie. Hmm, ok. Czy chcę dobrać dwie karty, czy jedną? Chyba chcę dwie. Znaczy. Mhm, I to wywalamy. Mam w następnej turze Sulfur Falls, Enigma Drake. Już będzie miał siłę 1, zawsze coś. A tu na razie się nic nie pokazało. No dobra. Czyli zaczniemy... O... Nie, to siła 2, A, bo Charter Kors też jest na tym. Zapomniałem o tym. I zaraz dostanie tak, szok i jeszcze jeszcze raz szok. Jeszcze raz szok. No dobra. Nawet. Y, dobra wymiana, dwie karty za jedną, na naszą korzyść, Pteramandy. Okej, okay, Ptera Mandera jestem w stanie. E, jestem w stanie utłud. Sonic Assault. Nie, to tapuje. Póki się nie. Póki się nie zmieni. Znaczy nie adaptuje. Full no dobra. No to jest. E, co on chce wyrzucić? Radical Idea, poproszę, możesz wyrzucić, nie ma problemu. Mm, Okej. Okay. Mmm, quasi duplicate za 3 i coś za 2 mam. Niestety nie mam. Znaczy mogę. O, mogę Radical Idea. Może od tego zacznę. Mm, nie, od Quasi duplicate. Okej, okay, i Radical Idea. O kurczę, ale. Haha, to jest właśnie problem, bo. Eee... mogę zaatakować. Bo ten, jak wyrzucam kartę, to to się też niestety triggeruje. The Eldest Reborn. Hmm. No to ja poproszę. Mmm. Znaczy, może to głupie, ale chodzi o to, że on e, walnął mnie za te dwa. Ale tak Crackling Drake znalazłby się na cmentarzu i on mógłby go wyciągnąć tą kartą, więc stwierdziłem, że lepiej. Mm, lepiej zrobię właśnie w ten sposób. Okej, okay, Goblin Elektromancer. Quasi duplicate i to jest co to jest? To jest instant. Hmm. Ok, zróbmy najpierw tak. Znowu dostanę w. w e... hmm, chyba to. Niestety dostanę za jeden, ale trudno i beacon bolt. Beacon Bolt No dobra, zapłacę nawet te dwa życia. No eee, bo już mnie tu nie tym. I atakujemy za siedem. On go może sobie wyjąć. Eee, ja coś wyrzucę. Eee, risk Factor, czemu nie? To mnie wzmocni. Nicol Bolas. Hmm. Steam Vents. Okej. Okay. No to panie Nikol. panie Bolas, panu podziękujemy. Chociaż nie, zaraz, muszę się zastanowić. Radical Idea dobierze mi kartę. Wzmocni to drejki. Okej. Okay. No, dobra. Z jakimś tam dziwnym Grixisem się udało wygrać. Ale mówię, to nie są gry rankingowe. Takiej talii pewnie bym nie spotkał w grze rankingowej. Proszę bardzo, udało mi się wszystkie e, zadania wykonać, a ja miałem trzy. Fakt, że prawie wszystkie napoczęte lub prawie skończone. Kurczę, to się nawet nieźle sprawdza, no ale mówię, no to nie jest ranket. To można się tak właśnie e, rozochocić, a Niekoniecznie to by się sprawdzało w takich grach na poważnie. Ale w Tali z Fenixem? Może? E, tak właśnie, jeszcze. E, dobra, może tak. Najpierw pomyślmy. Mam lądy. Mogę dobrać. Mam tormenting voice. E, no myślę, że zatrzymam. Okej, okay, orzow, najprawdopodobniej. E, myślę, że tak w ogóle, że następna talia m, będzie taka mała przerwa od tych. Y, a nie, to nie, co to będzie? Czyli znowu jakiś ubogi, e, czy ubogi w sensie budujemy Esper Control? E, tu dobiorę jedną, tu dobiorę dwie. No to wolę tak zrobić. Że to i to wywalam. Większa szansa na ląd. Okej, okay, jest. W następnej turze nic nie rzucę, chyba że dobiorę yy, Drejka, tego mniejszego. Wow. No tak. No, czyli to jest Esper. Tylko, że bieda Esper, bo nie ma lądów erkowych. Yy, ja bym wywalił Drejka w tym momencie. Tak. Bo nic, wszystko. Wszystkie pozostałe karty. Czyżby nie miał lądu? Ma ląd. No dokładnie. Bieda Esper. Eee, może nie powinienem tak mówić, bo pewnie też jakbym zaczynał, to też to tak wyglądało. Czerwony? Eee, chyba zaraz. Eee, może niebieski. Eee, mogę rzucić to. I chyba wy tak, wyrzucę to i wywalę, nie wiem, Maximize Altitude, mm -hmm. no dobrze, to jest właśnie to, te dual landy erkowe dużo dają, ale no niestety strasznie, no żal jest je tworzyć, o tu widzę jeden ma. Rzucimy to, bo wie, że ma, ma górę, chociaż nie wiem czy to z automatu, jeżeli bym rzucił tom, to czy to też by nie było tak, że to byłaby ta karta potraktowana jako tą, którą widział. Okej, no nadal nic nie mam. mogę rzucić chemistry insight albo risk factor, on ma w tym momencie najprawdopodobniej kontrę, więc nie wiem, może to. No, Okej. Okay. Mamy Drake'a. No, może rzucić ląd i wyrzucić Teferiego przykładowo. Albo Kaje. No jakby miał kaje, to na tą talię ona robi dużo. W sensie może pozjadać nam czarny. Znaczy, no tak, no na tą talię zrobi dużo, bo pozjada mhm, standardowo search czwora skanta. Eee, ląd. Lond... No mogę równie dobrze teraz rzucić yy, Mogę rzucić Enigma Drake, i czy coś jeszcze wtedy jestem w stanie? Coś za dwa many? Nie mam. No to może Crackling Drake? Zakładajmy, że nie ma Essence Scatter. Dobiorę coś. Enigma Drake. Ale tu może być Cast na przykład. Albo. Jajku, tyle tych. O kurczę, gate. Albo. Jejku, zapomniałem tej. Kajas Raf, no dobra. Mhm. Mam 6 many, ale niestety nie mogę użyć quasi duplicate. A on to widzi, więc się pewnie bał, że użyje. Eee, no trudno, więc zrzućmy Drake'a i rzućmy. No, może mieć jeszcze jedno ks raf, Zrzućmy risk factor. A mogłem to rzucić w e, jego turze. Ale mógłby zablokować. Ale z drugiej strony, jakby zablokował, to w sumie byłoby też może na moją korzyść. Przyjął. No, on tu nie chciał. Hmm. I. Ritual of Soot. Hmm? No dobrze. Hmm. No może tu być nadal Kajas Raf albo Ritual of Soot. Kontr nie mam. Eee... No ale muszę coś zagrać w końcu nie. 100. I. goblina. I niestety to tyle. No, moja talia jest powolna, jego jest powolna. Ale jego ma kontrolę. I jeśli nie nawet, nie wiem, cztery razy Kajas Raf, no to ma na pewno inne rzeczy, które mogą mi tu namieszać. Mm, użył many. Znaczy walnął się. Leonin war leader, okej. Okay. Nie wie, że mam beacon bolt, ale może mieć kontrę. Miał essence scatter. Yy... No dobra, może by go podpuścić. Kurczę, nie mam many niebieskiej. Nie mogę go tym, nie mogę go podpuścić. Mogę go podpuścić... Mm, risk faktorem. Zaraz, 7 many, to jest za dwa. Beacon Bolt jest za dwa. Yy, ale quasi duplicate już nie zagram. Hmm. Ale Gravity Punch mogę zagrać. Yy, dobra, zrobię tak, skoro on i tak wie, że mam tą kartę w ręce. No Drake się nie wzmocni, bo Risk Factor idzie na wygnanie, więc... Okej, okay. Albo nie ma kontry, albo nie dał się nabrać na to i walnąłem go za 10. Mogę walnąć go jeszcze. Może na to pójdzie. Jeżeli. I co? Moment of craving. Hmm. No tam nie porobił, kurczę. Hmm. Chemisters Insight. No, przynajmniej lądy, dobra. No, jeśli mi go nie zniszczy, to wygrałem. Ale może zniszczyć. To nie wygrałem. Znaczy. No, nie powiedziane, że grałem, bo on może mieć jeszcze kontry, więc. Może mój Mmm, grawi... Okej. Okay. pierwsze to. To jest za 4, czyli potrzebuje 7 many. Czy ja mam 7 many, mam. Teraz tak, jak to użyję, żeby mnie wyszedł, starczy mi. Czyli tego się mogę. Yy, tego się mogę pozbyć. Zaraz zobacz, co on robi. Yy, dobra, nic. Takiego mm, Discard a Card Drake a wywalamy. Albo nie. Jeszcze raz. ...target creature to i wywalamy steam vents. Dobra. I... I robimy takie coś. I uderzamy. Okej. Okay. Czyli bieda esper. Udało się pokonać, no dobra, jak tam czas, czasu całkiem nieźle, więc chyba mogę zagrać jeszcze raz. No i i ktoś się pojawił. Amplitude. Uuuu. Uu. Hmm. No jest Tormenting Voice w drugiej turze. Zatrzymam. E, równie dobrze może być czerwona man, mana. Uuu. Si A, to jest to. No dobra. Hmm. Maksymize altitude, I ok, jest Crackling Drake. Co prawda, w nie w następnej turze, ale eee, co to jest? Abzan? Nie pamiętam tych nazw. Kurczę, niestety, jak jest czerwony, zielony i niebieski. On sobie wyciągnie następnego, czy coś zagra. Elf, Crab Warrior. Najpierw mnie walnie. Ja tu nic nie mam. I. uuu, w ten sposób. Hmm. Okej. Okay. Mhm, tylko, że właśnie tu jest ten kłopot, że Drake'a nie zagram, bo nie mam czerwonej many. Mogę za to zagrać goblina. I. Quasi duplicate? Mogę. Będą dwa, może dwóch nie zabije, Bo tu można się spodziewać wielu rzeczy: jakieś błyskawice, szoki. Skoro jest czerwony, Fire może. Nie chcę tego blokować. No, właśnie, jeden urósł. Aha, tu chyba jednak nie wygram. Hmm. Mogę rzucić to. to. Okej, okay, jest ląd. Yy, to działa w gracza, niestety. Mogę rzucić Maximize Altitude. Albo jeszcze raz Chemister's Insight. Może tak. Dobra, nie, zróbmy sobie blokera. Jednego. Jednego poświęcę, no bo cóż, może dwóch nawet. on mnie walnie teraz potencjalnie co najmniej za 8 jeśli mi zablokuje tego na pewno adaptuje No dobra. Eee. Może tak. No ten i tak zginie, nie? Tego ten i tak wyjdzie za 4, nie, w sensu. Tamten wejdzie. No dobra, ma już. Nie, to nie są jeszcze wszyscy. Ten był, ten to jest kopią. To jest tak naprawdę. Właśnie. To jest kopia. Więc tak naprawdę w tym momencie on może mieć ich pięciu. No dobra, ale Drake. Przydałoby się go. O! No to jest, to jest fajna sprawa. Eee, przydałoby się go. Hmm. Co tu zrobić? To jest sorcery. Nie, bez sensu. To nawet nie muszę go wzmacniać, bo. Bo on i tak ma cztery życia, więc. Yy, więc i tak zajdzie. Dobra, zobaczmy, co się wydarzy. A może rzucić? Nie, dobra, nie warto w tym momencie. No. I. No, to już bym nie powiedział, że to bieda talia. Tutaj raczej testuje, sprawdza, co może zrobić. Mm, no dobra. Za 8. No, to chyba tego nie wygram. Chociaż mogę w następnej turze rzucić Drake'a. Mhm, dobra, teraz to są wszyscy, chyba, że... Znaczy, nie opłacałoby się rzucać chyba kolejnego... Kolejnej kopii na to. Chyba. Okej. Okay. Jestem w stanie rzucić Drake'a. Aha. I to tyle. Pierwsze... No niestety. Pierwsze to... Eee... Ale mogę go skopiować. Hm. Mogę go skopiować. No dobra, gramy do końca. Jestem w stanie zablokować w tym momencie wszystko. No nikt nie atakuje. No ale je, to jestem niestety. Marnie to wygląda. Po co on to użył? Przecież mogę zamienić któregoś w żaby i. Chyba, że ma więcej tego w ręce. To jest możliwe. Incongruity. Zamienia w żaby stworka. Mhm. E... Dobra, równie dobrze mogę blokować w ten sposób. Chociaż, czy to ma sens? Nie ma, bo ja nie mam czym go. No. Jemu ja zostaje stworek, tu ma drugiego. Zobaczymy, co dobiorę. On rzuci ostatniego, pewnie, albo jeszcze coś innego. Uwaga, uwaga. Mirror image, ciekawe. Okej, okay. Beacon Bolt razy dwa. No, mogę. To jest jedyne, co mi zostało. Jeszcze pewnie dwa stworki jestem w stanie ściągnąć, chyba że coś wyjątkowo dużego, paskudnego wyjdzie. Nie, jeszcze ten. To już ostatni. Raz, dwa, trzy plus mirror image. Raz, dwa. Co on to może mieć? Quasi-Duplicate jeszcze może, albo jakiś, nie wiem, Twincast, żeby ich... Po co mu czerwony? Na razie nie było. A, Replicate. No, czyli na tych się upar replikuje tych. No dobra. Hmm. Hmm, hmm, hmm. I nie wiem, quasi duplicate. No, zobaczmy, co on tam jeszcze ma. Na razie widziałem tylko Growth Chamber Guardian, jeżeli chodzi o stworki. Po co mu czerwony? Czy tu było coś do czerwonego? Nie na razie. A jest czerwony Ravager Worm z Heist Riot i po mnie. Bum. Takie coś. No okej. Okay. No dobra, 45 minut, prawie, więc to by było na tyle. A jeszcze właśnie przecież można wydać yy, kasiorę i otworzyć. Aha, i tak chyba zacząłem mówić, nie wiem czy dokończyłem, że następny film będzie z yy, talią. Hmm, już nie jednej mechaniki, on tak jako przerywnik, taki, żeby nie było nudno. No, a następnie wrócimy kolejne gildie. Tide eee... Faker. Okej. Okay. Spoko karta. Nie wiem ile już ich tam mam. Może ten może był drugi, może pierwszy. Hmm. A tu Mesmerizing Bentid. I to jest Mythic Rare. Co to robi w ogóle? Wchodzi na stół, tworzy dwie iluzje. Aha, i ten Bentit ma Hexproof jak mam jakieś iluzje na stole. Ok, hmm. czy to jest takie super? Taki zwykły stworek 4 na 5 No tyle, tyle że ma Hexproof. No ale taki, nie wiem, zielona ten, ten taki zielony kuń. No jest chyba ile 5 na 3 też ma Hexproof i jeszcze jest odporny od czarnych. Aha, ale dobra, ale te iluzje jeszcze sprawiają, że. Ten stworek zablokowany się e, zostaje stapowany i nie może się odtapować w następnej turze. No Dobra. No to coś tam więcej robi. Nie wiem, jakoś tak nie wydaje mi się, że to jest jakieś wybitnie super. Zdecydowanie inne mitiki jakoś tak od razu widać, że są mocne, a to tak, trzeba bym musiałbym się bardziej nad tym zastanowić. I, i Biomancers Familiar. Okej, okay, chyba czwarty nawet mój. No dobra. Także tak to wygląda na tym. Aha, może właśnie jeszcze parę słów chyba wypadało by może powiedzieć na koniec. Co tu zrobić, żeby ta talia była bardziej grywalna? Generalnie tak, jak chyba na początku mówiłem, Arclight Phoenix, to można wrzucić. Karty, które dobierają, wyrzucają, czyli Charta Core, Tormenting Voice, dobieranie Radical Idea, Chemister's Insight też można ewentualnie użyć, bardzo często się w tym spotyka. Kartę, już ona tu jest, nie pamiętam nazwy, czarno-niebieską. Czy, o właśnie, Discovery. Te, tą pierwszą umiejętność, że możemy niebieską manę użyć, czyli Surveil 2 i dobierz kartę. No, Surveil, czyli patrzymy sobie na dwie wierzchnie karty, widzimy tam Feniksa wyrzucamy go na cmentarz, dobieramy coś innego. E Opt jeszcze tutaj się pojawia, oczywiście Dreiki, e, shock, sporo takich e, właśnie opt, shock, bo muszą być tańsze, czyli na pewno maximize altitude wywalamy, maximize velocity. Co jeszcze? Goblin, on goblin też się przydaje, bo właśnie dzięki temu więcej kart na turę można wyrzucić. E, Quasi duplicate raczej nie ma w tej talii. E, risk factor raczej nie ma. Beacon Bolt na pewno nie ma, bo to jest jak widać taka karta, która faktycznie może być niezłym removalem. Ale na początku jest martwa, bo nie mamy praktycznie żadnego. Możemy nie mieć żadnego Instanta albo Sorcery w ręce. Sonic Assault ani razu nie użyłem, także to też jest coś, co jest out. No i Gravitic Punch też oczywiście to jest out, więc. Powiedzmy, że to by zostało. Zobaczymy, ile by było wolnych miejsc. Goblin, Tormenting Voice. Trzyn w tym momencie, tak na szybko: 13 miejsc wolnych. Arc like Phoenix razy 4. Discovery, Opt Shock. No tu można jeszcze pom pomyśleć nad ile Chemistry chemis Insight, ile Radical Idea. Mm, czy risk factor też nie wyrzucić. Więc tak, tak by wyglądała mniej więcej talia na. Feniksy, bardzo łatwo z tego zrobić, no z tym, że to już jest droższa sprawa. Chociaż może nie aż taka super droga, ponieważ sam Phoenix, jakby się tak zastanowić, to jest jedyna karta. No Mythic Rare. Pozostałe to są Ankamony, tak na dobrą sprawę. No chyba że zostawimy Risk Factor, to jeszcze to jest RR-em. No, i, i lądy, nie? Dwukolorowe. Także, także to. Tak można by podmienić na szybko mówiąc tą talię. No dobra, także z mojej strony to tyle. To był IZ Mass Jump Start. W następnym filmie talia jakaś, jeszcze na 100% nie wiem jaka, chociaż już mam pewne podejrzenia, ale nie zdradzam tajemnicy. Talia też. Powiedzmy bardziej do zabawy, ale może się sprawdzi, już zagram rankingowo przynajmniej jed... w jednym filmie. Ja się żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.